Witajcie, witajcie kochani ludeczkowie. Dziś o Was witamy Ania Musiał i Małgorzata Sztyler-Furmaniuk z Górek Wielkich. Witajcie moi roztomili. Tak my przycupnęły w karczmie pod strzechą. Przyszły my tu zawil, jeszcze się tu na niedzielny łobiot zaczną schodzić ludzie, bo strasznie fajne to je miejsce i Was tu bardzo zapraszamy. Stolików mają dość, wszyscy się pomieszczą. A menu mają taki wielki, wzięliśmy sobie tutaj z Anią do podglądnięcia, ale powiem Wam, każdy co się wybierze. Na pewno. Chciałam Ci, Aniu, powiedzieć, że będziemy mieć taki obfitujący wydarzenia przeróżne przyszły tydzień. Posłuchajcie. Naprawdę zaś tych wydarzeń ostatnio tyle. To są święta nietypowe. Wracamy do tego, jak kiedyś my Was namawiali. Ja bym chciała powiedzieć, że 29 jest dzień kawy. I dzień hipochondryka. I jeszcze Ci powiem, w tym samym dniu świętują przewoźnicy i kurierzy i jest Światowy Dzień Serca. To muszę Ci powiedzieć, że tak, hipochondryk przewoźnik musi iść na kawę, żeby rozruszać serce, czy co? Bardzo dobrze, żeś to połączyła. Ale pamiętaj, że już 30, czyli jutro, Dzień Chłopaka. Wszystkim młodym synkom, flansków na mężczyzn oraz tym dojrzałym mężczyznom życzymy, czego możemy życzyć. Ja nie wiem, czego się chłopom życzy tak naprawdę. No co, żebyście byli zdrowi. Mieli dużo siły. Żebyście byli odważni, odpowiedzialni, no spokojni. I żebyście mieli po prostu kochane kobiety wokół siebie. Dokładnie. Jeszcze Wam powiem, że 2 października jest Dzień Anioła Stróża, a 4 Światowy Dzień Zwierząt i Światowy Dzień Uśmiechu. Także zachęcamy do uśmiechania się przez cały tydzień, przynajmniej tym przyszły. Nie no, codziennie się uśmiechajcie, bo to poprawia zdrowie. Tak. I krążenie krwi w gębie. Wszystko, lica piękne, czerwone. Kochani, przechodzimy do życzeń. O uwagę prosimy Ingę Kaletę z Cieszyna. Życzenia z okazji urodzin. Droga Ingo. Radości z każdego dnia, szczęścia, które wiecznie trwa, sukcesów w każdej dziedzinie życia, a przede wszystkim błogosławieństwa Bożego, zdrowia i wszelkiej pomyślności życzy załoga wydawnictwa Arka. Następne życzenia wędrują do Górek Wielkich, czyli tu niedaleko, za Miedzę. 2 października urodziny będzie miał Marek Ambrosiewicz. Wokalista zespołu Elipsa, kiedy właśnie w Górkach Wielkich powstał, no i tutaj się chłopcy ćwiczą, szkolą. Oprócz tego są też organizatorami pikniku charytatywnego Gram i Bucze w Górkach Wielkich. I z okazji urodzin Marka życzymy jemu, a przy okazji kapeczkę jego kolegom na tym właśnie muzycznym, ale też charytatywnym polu jak najwięcej sukcesów, samych życzliwych ludzi dookoła, zdrowia, sił i energii, co by Wam się nie kończyła inspiracja, co byście zawsze mieli najlepsze pomysły. Wszystkiego najlepszego. Dziś, 29, urodziny obchodzi Krystyna Brus-Goleszowa. Z serca płyną te życzenia w datę Twego urodzenia. Zdrowia, szczęścia, pomyślności, 100 lat życia, moc radości, niech Ci zdrowie wiecznie służy. A pieniędzy stos nieduży zawsze leży w gotowości na rozmaite przyjemności. Tego życzą koleżanki z byłej oświaty. Moi roztomili teraz życzenia na miano, bo tak się składa, że górole bardziej niż na urodziny, to właśnie na miano chodzą z życzeniami, a życzenia wędrują do Leny Kożdoniowej z Zaolzio, kiedy wczoraj w sobotę obchodziła imieniny. Życzymy Ci, Lenka, wszystkiego najlepszego, dużo zdrowia, miłości. Życzymy Ci na tym folklorystycznym polu samych sukcesów. Życzymy Ci, co by się spełniły najskrytsze marzenia i wszystkiego najlepszego. Tego życzą razem ze mną górale śląscy. 18 urodziny obchodzi 5 października Laura Raszka z Harbutowic. Wielu chwil radości, aby każdy dzień był dla Ciebie przygodą, a zarazem powodem do dumy. Spełnienia najskrytszych marzeń, wielu radosnych chwil, zdrowia, pomyślności, sukcesów i kochających ludzi wokół. Lauro, bądź szczęśliwa w całym swoim dorosłym życiu. Tego życzą Klara, Sara, ciocia Dasia i wujek Wojtek. No i moi roztomili, to już były ostatnie życzenia na dziś. Pięknie dziękujemy wszystkim, którzy ich do nas ponadsyłali. Mamy nadzieję, że w przyszłym tygodniu też będziecie chcieli poskładać jeszcze powinszowania swoim najbliższym na roztomajte okazje. Przypominamy adres mailowy życzenia@ox.pl. Przypominamy, że zamieszczanie życzeń jest kompletnie bezpłatne, także
w prosty sposób można miłą niespodziankę swoim najbliższym zrobić. No i co teraz? Zostawiamy Was z jakąś szumną piosenką na koniec i... I Ania, ja tu tak zaglądam, tu są lody smażone w kokosie. Czy my sobie dzisiaj przy niedzieli zapodamy taki deser? Gosia, ale one będą zimne czy ciepłe? No ja, bo teraz ta kawa, czy zimno do tego, czy ciepło, no, czy na gorąco. Wiecie co, my to idziemy sprawdzić. Dokładnie, także moi rozstępni, my idziemy z Gosią na te ciepłe lody, zimną kawę, albo na odwrót. A z Wami do widzenia za tydzień. Do widzenia.